Czy pamiętacie może takiego futrzanego, puchatego, niebieskiego zwierzaczka, który gonił mnie po wentylacji? Tak, pamiętam to doskonale. A my jesteśmy w gierce Poppy Playtime po raz kolejny. Ale tym razem mamy... Chapter 2. Więc jeżeli lubicie tą gierkę, pamiętajcie, zostawcie łapeczkę w górę, komentarz na dole, napiszcie jak wrażenia po chapterze 2, a my po prostu zaczynamy grać. Z Poppy teraz na wolności. Sytuacja zmienia się. I szukamy wyjścia z fabryki. A tu mamy rączkę prawdopodobnie naszego nowego przeciwnika. Także new game. I lecimy. Chyba ponownie będzie kastenka. Aha. Zaczyna się. To wygląda jak te wszystkie takie na YouTubie filmiki straszne, horrorowe. Nie no, typowa reklama zabawki. Playtime Co.'s new patented elastic plastic. You can stretch, pull, and twist Mommy Longlegs in the craziest ways. She loves watching you play. When you're having fun, she's having fun. The new Mommy Longlegs from Playtime Co. What's the time? Ktoś mi szeptał do prawej słuchawki, żebym się obudził. Nie wiem, czy pamiętacie, ale uwolniliśmy właśnie tą laleczkę i nie wiemy, co dalej. A to chyba ona. Pobudka? Poppy Playtime. Chapter 2. No, trochę czekaliśmy w sumie na dalszą część. Co się stanie? Ciekawość zżerała. Loading screen. Oho. I ponownie tutaj. Byliśmy już w tym korytarzyku. O, czy coś tu się mogło zmienić? Pamiętam, że za szafą chyba były... Tego nie mogę otworzyć. Za szafą gdzieś tu były drzwi. Za... O, tą szafą, tu były drzwi. Pamiętam. Nie da się wrócić, no to co? Lecimy przed ciebie. Ponownie ciemny korytarz. Tak samo. Taki sam, w którym mnie gonił Hagiwagi. Wait. Czy ta gra ma RTX-a? To nawet nie widziałem. God damn it. Dobra. A, czerwone drzwi przed nami. Okej, okay, zamknięte. Chodźmy w prawo. Ktoś coś mówił? Quest. Tu jest jakaś łapka. O! Nie. Wait. To da się przejść. To chyba po to jest. Op! Udało się. Jestem fantastyczny. Mamy dinozaurła. Dinożaru. Dinożaru pimpuś. Dinożaru pimpuś. Okej. O, tutaj secret. Przede mną zamknięte drzwi. Chyba idę w dobrym kierunku, bo tam była jeszcze droga w drugą stronę. No dobra. To jest klucz. Wow, mamy nowy ekwipunek. O wiele wygodniejszy. Tam chyba... Nie jestem pewien, ale chyba mieliśmy dopiero w menu głównym, że musiałem kliknąć escape i się przełączać pomiędzy tymi. Wróćmy się. Okej, chyba ogarniam to. Zobaczmy, co tu mamy. Aha, zamknięte drzwi. I krwawą zabawkę. No cóż. To brzmi jak drzwi, których nie powinniśmy otwierać w horrorach. Zamkniemy je sobie bezpiecznie. Rysunki Hagiwagi. My chyba jesteśmy w jakimś głównym gabinecie dyrektora. O, poduszki latają. A ty, mój drogi, wyglądasz jak... Jak Sandrop ze FNAF-a. I podniosłem cię. O. Daisy. A czy to jest...
Wait, czy ona coś miała od spawnu? A nie, to jest literka P, że popił playtime. A ty, kociaku? Ty jesteś zwykły. Co my tu mamy? Mamy kasety. No tak, kasety tu się zbierało. I jeszcze jakąś kartkę. Dobra, kaseta, daj mi kasety. Zakładam, że tutaj. Sprawdźmy, co nas czeka. Wcześniej dowiedzieliśmy się o masakrze w fabryce. Playtime Co. is the product of a great man by the name of Elliot Ludwig. Divorced, but a family man at heart. His sights were always set on bringing amazing toys to amazing children around the globe. Ludwig spent countless hours in the factory, working overtime relentlessly in an attempt to continuously innovate and surprise. In the 1960s, an unfortunate family death had pushed Ludwig down to his lowest. But with so much ambition, he rose back up and continued to fulfill his vision for the Playtime Co. toy factory. Ludwig could never be content leaving a project unfinished. But just how did one man come to create such an astounding empire? How did he manage to stay determined even after suffering such a tragic loss? It all began in the fateful year of 19... Aha. Czyli ziomek miał urodziny. To zapewne jest jego biuro. Rodzina zmarła. I on i tak kontynuował robienie tej zabawki. Ja mam nadzieję, że rozumiecie, bo chyba w poprzedniej części były napisy. Wait, ja sprawdzę. Nie no, jestem naprawdę genialny, że ja potrafię wyjść z powrotem do menu. Kozak. Wentylacja. Ah, shit. Here we go again. Czy będzie nas ktoś gonił? No Hagi Wagi nie żyje chyba, tak? Bo go rozwaliłem. Troszeczkę. To jest Poppy. Poppy chyba będzie dla nas przyjazną osóbką. Przynajmniej na razie. Mam nadzieję, że później też. Okej, to było łatwa zagadka. Jeszcze brawo mi bije. Nie ma za co. Czyli co? Ona gdzieś tu polazła. O! Aha, dobra. Czyli co, teraz będziemy współpracować? A ja chcę... Czekaj! Bo tu wygląda, jakby dało się tu wejść. Cyk! Parkour! Tu coś musi być. Nie, dawaj tu, byczko. Kurde, nie da się tu wejść. Czekaj, no ja tutaj easter eggów szukam. Dobra, idę już. Idę. Znaczy próbuję. Mogę tu czymś się podsadzić. No kurde. No dawaj. Dajesz. No jeszcze troszkę. No, what the fuck. Dobra. Goddammit, tutaj była rurka na górze, ja mogłem się wciągnąć. Kupię. Nie, ja stąd idę. Ja się tylko przed wami skompromituję. Ja umiem grać w gry, dajcie mi spokój. Cześć, Pop. Piątka. Dobra, zakładam, że tu będzie... No tak, jest otwarte. Zapomnijmy o tym, co tam się działo. To wcale nie tak, że jestem dzisiaj nieogarem i... I nie umiem grać w grę. Jezus, przeskoczyłem, już wiem, że już zdechnę. Mamy to. Zamknięte drzwi. Tam ktoś śpiewa. Poppy, nie strasz mnie, tak nie śpiewaj. Zaraz ci zrobię Spartę. No. Poppy?
Poppy? Chyba skoczymy za nią. Gdzieś jadę? Tutaj jest rura. Zjeżdżalnia. Where am I? Zagadka, kolejna zagadka. Nie mogę tu przeskoczyć, dobra. Cyk, lecimy z tym. Aha. A jak spróbuję z tej strony? A ma klewę. I teraz... z tej strony... I teraz tu. A tu też owinąć. I chyba tam. No. Mamy to. Też było łatwe. Ale spokojnie, to tylko rozgrzewka. I powinien nam się otworzyć Game Station. A tu? Oho, kolejne ciemne, długie korytarze. I to takie, w których może się zmieścić nasz przeciwnik. Piątka. O wilku mowa. Ej, urwało mi rękę. Poppy. Chyba... The game station is still working. It will be just like old times. And if you win all three games, I'll give you the train code. Mommy loves that idea, Poppy. Oh, you're going to have so much fun. Head to Musical Memory and Mommy will get things started. Obey the rules, or I'll tear you apart. And eat your insides while you're still alive. Jest chyba mniej agresywna niż Hagiwagi. Jak tak patrzę teraz, to na pewno mniej. O, dźwignię. Dobra. A więc jesteśmy w Game Station. Please here. Okej. Bosko. Ale czy mi się wydaje, czy nagle mi się jakoś pogorszyła wszystkiego? Czekajcie. Już naprawiłem jakoś, powinno być git. Nie wiem, czemu tak się nagle stało. Nic tu chyba nie ma. Idziemy do ciuchci. Bo tam się coś świeci. A tu są. Tu są różne drogi. Hi kids. Welcome to the game station. I'm Stella, and we've got three super duper fun games to play. These little tests show us just how crazy strong and smart you are. Follow Mommy Longlegs down the stairs and we'll start by playing Musical Memory. See you in a bit. Coś się dzieje, a ja utkłem. Ja utkłem. Dzisiaj nagrywanie mi coś nie wychodzi. Musical Memory. To tu się otworzyło wtedy. I co my tutaj mamy? Mamy dziurę w ścianie. Nie mogę w to strzelić. Zamknięte. Dobra, lecimy dziurą w ścianie, skoro tak chcecie. Proszę bardzo. Jakiś kantorek to chyba jest. Bonus się załadował. Where am I? W jakichś podziemiach jestem, co jest? A, ciekawy dźwięk. O. Majcha. O nie, znowu fabryka i to wszystko. Dobra, mamy kasety w ogóle. Dobra, to coś tam się robi, ja chcę kasetę zobaczyć najpierw.
Zanim cokolwiek tu naklikam. Playtime. Green Hand. Czyli teraz będziemy robić nową rączkę. Na 10 sekund. Dobra. Dobra. Kumam. Dobra, to trzeba naprawić za 100%. Nie umiem w to trafić. Dobra, idzie jeszcze. Ale będziemy mieli rączkę. Thank you. Okej, okay, cool. Czyli po prostu ro... no dobra, to wiele wyjaśnia. Robimy sobie rąsie. Watch now. Kolejny guziczek. Can I? Press that button? Tu w ogóle jest... To jest na tą zieloną rąsie, tak? Czyli tutaj będzie elektryczność. Jak widzę to przejście, to mi się odechciewa. Ostatnio takie przejście zaprowadziło mnie do ucieczki przed Hagi Magi. Halo? O! Mam tam chyba pójść! Tak to by się to nie zapalało. Bo rąsia chyba jest popsuta, dobra. Po co mam tu pójść? Po co mi się tutaj droga podświetla? Coś się odpaliło. O! Ciemność. To jest chyba wiaderko z farbą. Tu jest zaćka. Dawaj to. Co to jest? Tak, to jest wiaderko z farbą. A, i teraz mogę pewnie zieloną rączkę odpalić. Znaczy farbę. Tak. Jej. Ja chcę ją. Dawaj. Ja chcę zieloną rączkę. Kimi, this is my new hand. Dobra, dawaj, szybciej. A może chcę tą? Nie mogę. I testujemy. Naładowane. Mamy to. Tu jest zamknięte. To jest też czasówka. Dobra. Czyli co, nie ma odwrotu. Dobra, idziemy tam. Te dziury w ścianie nie są przekonujące, bo ktoś je zrobił. Za dźwięki. Dziwne dźwięki. Okej, okay, kolejna jakaś kuźwa. Telewizja? Co tu się dzieje? Welcome to musical memory. This advanced memory and cognitive recognition test is designed to stimulate several segments of the brain, allowing us to see how quickly and efficiently your brain works. A sequence of colors will be shown, and you must recreate the exact sequence using the buttons around you. Mm-hmm. Bunzo will slowly lower towards you. When you complete a color pattern correctly, Bunzo will rise back up. When you input a pattern incorrectly, Bunzo will lower towards you faster. If Bunzo reaches you, your test is over. The test will become more difficult as it continues, with longer patterns in quicker succession. That's all. Good luck. Bunzo? Chciałem spokojnie. Isn't it amazing? Mommy hasn't seen the place up and running in years. Mommy can only imagine how excited Bunzo must be. It's been such a long time since he's been able to play, to cheer, to eat. Oh, that's the day.
Bonzo? No spokojnie. Okej. Okay. Yellow. Yellow. Red. Yellow. Red. Yellow. Red. Yellow. Red. Yellow. Let's go. Red. Yellow. 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 Red. Yellow. Yellow. Oh, goddammit. Yellow. Yellow. Blue. Yellow, red, yellow, yellow, blue. O, to coraz szybciej idzie. Ej, chyba... Chyba to... To dopiero druga runda. Blue, yellow, yellow. Blue, yellow, yellow, green. Sorry, że nic nie mówię. Blue, yellow, yellow, green, yellow. Blue, yellow, yellow, green, yellow, violet. Co? Blue, yellow, yellow, green, yellow, violet. Ty kurde, mi tu kolorki dodajesz. Okej. Green. Green. Green, white. Green, white. Green, white, orange. Green. White, orange. Green, white, orange, blue. Green, white, orange, blue. Green, white, orange, blue. Green, white, orange, blue, blue. Green, white, orange, blue, violet. Green, white, orange, blue, blue, violet. Oh, goddammit. Mamy to. To koniec. Round four. Nie. Jaja se robicie. Blue. 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 Co? Blue. 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 Co? Tu jeszcze. Blue. Blue. J. To coś. Blue. Blue. J. Heart. Blue. Blue. J. Heart. Blue. P. Blue. J. Heart. Blue. By heart. Blue. J. Heart. Blue. P. Heart. Yeah. To nie fair. Co tu się dzieje? Jest. Uratowany. Nie ma zabawy. Pan Maruda. Of the code for the train. Dziękuję. O, oh, wow. Czekaj, co? A. To jest kawałek kodu. Mommy was hoping the game could last a little longer. It's okay, though. Mommy knows other ways to play with you. Okej. Czy jeszcze to nie koń... No, nic dziwnego. Ja tam nie chcę. Gdzie ja spadłem? Co to jest? Aha. Wentylacja. Dlaczego zawsze tu musi być wentylacja? O nie. Ja bardzo w tej grze nie chcę przeżywać tego, co wtedy. Nie lubię, jak coś mi goni. O kurde. Szybciej. Hagiwagi nie żyje, on tu nie wyjdzie. A ona jest za duża. Plaker. Damage. O!
Pan Ziemniaczek? Ty, wait, bo ja nie ogarniam. Żaćka? No. Dawaj to. Co jest? A, to myślałem, że mam jakiegoś super skoka. Dawaj znajdźkę. No. Dawaj znajdźkę. Ja tu nie wyjdę. Najpierw znajdźka. No. Dawaj. Ej, nie mogę tej znajdźki wziąć, to jest nie fair. Dobra, wiecie co, chronić tę znajdźkę. Wyjście. Wyjście. Jest hagiwagi. Chodź. Wyjście, wyjście, wyjście. Tu mamy coś. Tu mamy elektryczność. Tu mamy guzik. I co ja zmieniłem? Nie wiem, co ja zmieniłem. Odpaliłem moc, ale wiecie co? Mam już 33 minuty nagrania, więc sobie zostawimy to chyba na kilka odcinków. Także jeżeli chcecie od razu kolejny odcinek, zostawcie łapeczkę w górę, żeby było dużo, tym szybciej pojawi się odcinek. To widzimy się w kolejnym filmie. Siema!